Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Wyciągnęłam Maję. Jak mogliście zauważyć, trochę filmu nie było. Dzięki wam za komentarze wspierające mnie do powrotu, kiedy będzie film. No i nie będę się tutaj tłumaczyć, bo dużo się działo. Osoby, które mnie obserwują w aplikacji Instagram, wiedzą, że miałam słabszy trochę czas, i dlatego właśnie nie było filmów. Ale w zeszłym roku miałam to samo. Jakiś taki czas miałam właśnie przed świętami, a po świętach z powrotem jestem. No, dobra. Tutaj mam stelaż, o którym bardzo długo mówiłam, bo czekałam bardzo długo na to, żeby on się w końcu pojawił. No i bardzo długo on też czekał na to, żeby się pojawić w filmie. Jak widzicie, on w ogóle nawet nie jest rozpakowany. Tam może być para ziemniaków. No nie wiemy. Maja aktualnie ma taki prowizoryczny stelaż, ale stoi, ale nie tak, jakbym chciała, bo może stać lepiej, może mieć rączki, które będą faktycznie jej, tak wiecie, zrobimy tak i one tak powinny być ustawione, a nie, że ją coś obciąża. Popytałam koleżanki, jeżeli chodzi o rady, kiedy będę wkładać ten stelaż. Wiem, że prosiliście mnie o to, aby ten stelaż, żebym nagrała to, jak to się robi. Sama nie wiem, jak to się robi. Zobaczymy. Razem ze mną się nauczymy. Razem ze mną się nauczycie. Jest tu tylko i wyłącznie stelaż. Tak. Dobra, zobaczmy, czy na pewno wszystkie są tutaj te części, o które mi chodziło. Złóżmy go sobie. Ogólnie zakup tego stelaża jest... lepiej go kupić, że tak powiem, razem ze wszystkimi częściami, chodzi mi o te części, niż jakbyście mieli kupować wszystko oddzielnie, czyli te klocki i tego klocka. To jest... to nie ma wtedy sensu. Okej, zaraz ją sobie przymierzymy. Nie mam tych takich szczypiec, które rozdzielają to, ale jakoś sobie po prostu inaczej poradzę. Nie wiem jak. Może być to bardzo ciekawe. Ale widzę chyba, że sobie nie poradzę jednak. Dobra, coś się wymyśli, bo na pewno się tego nie da. Nie da się tego rozdzielić. Bałam się też kupować te kleszcze, bo te kleszcze są takie... Po pierwsze, drogie, bo kosztują ponad 100 zł, a one mi się przydadzą przez tylko kilka sekund. Tak naprawdę. No jest to chyba za duże. Chyba będę musiała jednak je kupić. Ale zakup tych szczypiec jest dla mnie bezsensowny. Jest straszny. To jest taki zakup beznadziejny. Albo kupię i po prostu oddam. Bo to durne takie. Cena z kosmosu, niepasujące elementy, bo każde szczypsy mają swoją średnicę. Ale widzę, że sobie tutaj bez nich nie poradzę, bo jakbym miała to rozłączyć siłą, to się nie da. Nie. Już widzę, że ten stelaż jest wielki i żeby go teraz włożyć, jest to niemożliwe, bo jest on tutaj za długi. No cóż, mamy fail. Mogłam go wcześniej rozpakować, ale nie rozpakowałam. Trudno. Będziemy musieli jeszcze zaczekać z tym stelażem. Ale żeby ten film nie był taki nudny, to sobie coś otworzymy. I chciałabym oficjalnie zmienić Maji imię na imię Zosia. Nie przekonałam się do tego imienia pierwszego, czyli Maja. Jakoś, no nie, coś nie bardzo. I myślałam, żeby po prostu Zosia. Była Tosia, była Zuzia, teraz będzie Zosia. Tak wybrałam, więc od dziś to jest Zosia rozczochrana mega bardzo, ponieważ była bardzo długo w pudełku i ma na głowie kluski. Teraz ją ubiorę w coś, żeby tak nie leżała. Dobra, ubrałam Zosię. Założyłam jej takie śmieszne skarpetki, takie po prostu zwykłe jakby balerinki. Szukałam jakiejś spineczki, ale jakoś nie mogę znaleźć. No ale jest fajnie. Niestety zgubiłam gdzieś paznokcia i musicie mi to wybaczyć, jak będziemy teraz coś otwierać. A jest to kula mini Versa, którą otrzymałam pod choinkę. Ja już jednego takiego kula otworzyłam i wylosowałam właśnie napój z limonką. No i utwardziłam oczywiście latarką UV, ale można w słońcu, ale z racji tego, że słońca nie ma, no to musimy sobie radzić latarką. Ten filmik po prostu będzie takim luźnym vlogiem, nie będzie miał jakiegoś konkretnego tytułu. Uznałam, że po prostu będzie to takie vlogowanie w najbliższych dniach. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Jeżeli chodzi o jakieś rutyny, no to ja muszę się po prostu to z powrotem wkręcić. Ja jestem bardzo rozchwiana, jeżeli chodzi o nagrywanie. No, muszę po prostu znowu wpaść w rytm nagrywania, na przykład co środy, bo akurat tak ustaliłam pracę, że będę miała środy wolne. I wpadnę, mam nadzieję, z powrotem w ten rytm. No dobra, jeden napój już zrobiłam sobie od razu w Wigilię. Byłam mega ciekawa, jak to wygląda i uznałam, że w sumie może tą drugą kulę otworzę. Jeżeli Wam się spodoba, to dajcie znać. Mam nadzieję, że no to jest coś innego, tak? I czasami po prostu na vlogu będę otwierać może taką kulę, bo fajna sprawa, powiem Wam, wkręciłam się w to. Jeżeli chodzi o moje paznokcie, no to spokojnie, to nie są moje prawdziwe. Jak widzicie, tutaj jeden mi odpadł. Po prostu uznałam, że dobra, przykleję sobie paznokcie. Tu jest niby ta strzałka, ale coś nie idzie. Powstrzymałam tego. Oj. Dobra, już. No i dobra, mamy naszą kulę. Co tam będzie, nie wiemy. Mega jestem ciekawa. Za każdym razem to jest moja dopiero druga kula, a ja już nie mogę się doczekać. To jest, z tego co widziałam, seria druga. I ten napój jest z serii pierwszej, jakby coś. Tutaj jeszcze nie będę patrzeć, chociaż możemy sobie to przejrzeć, bo to nie jest zaznaczone, co wylosowaliśmy. Pokażę Wam tak ogólnie, co można wylosować. Tutaj są instrukcje. Okej, jak to wygląda? Ten fioletowy jest uroczy, chociaż wolałabym o to. To mniej więcej. No fajnie było wylosować tu coś. Coś tutaj jeszcze jest. A, bo to tak, okej. Aha, i tutaj są dania do wylosowania. Okej. Takie trochę to dziwne, ale spoko. Wow, truskawki w czekoladzie, ale czad, te churrosy są ekstra. Ej, dobra. Mam nadzieję, że nie wylosowałam znowu napoju, bo wolę jakieś danie w końcu wylosować. Okej, chyba znowu wylosowałam napój. To słoneczko chyba o tym mi mówi. No dobra, zobaczymy. Puszczmy tę pierwszą saszetę. No, chyba wylosowaliśmy napój. No dobra, to tym bardziej będzie trzeba więcej tego kupić. Tutaj mamy pewnie nasze szczypce, tak. Kurczę, chciałam coś innego, no. Dobra. Tak, wylosowaliśmy jakiś napój. Oby nie ten sam. Znaczy nie, tutaj sobie nie możemy tego samego, bo to jest inna seria. Dobra. A jakaś słomka? Nie dali nam słomki. Jak to? A nie jest. Dobra, mam słomkę. Ale to wszystko? To tyle? O nie, naprawdę? Ej, wylosowaliśmy chyba najgorsze, co może być. Jedno z... No już folią fioletowe mogli mi dać, kurde. A nie... Ale słabo. Dobra, smutno mi. No cóż. Trudno się mówi. Tak po prostu czasami bywa. Tak samo w lotto nie zawsze się wygrywa. No dobra, no to napełnimy nasz napój. Mimo tego, że mogło być lepiej, no to trudno. Będzie następnym razem lepiej. A to już jest otwarte? Okej, też mnie to zaskoczyło, bo tutaj była plomba w tamtym. Napełnijmy sobie nasz napój. To jest takie urocze i satisfaction. Satisfaction. Dobra. A, jeszcze powinnam wcześniej dać kostki lodu, no nie? Czemu nie leci? O! Dobra. Mała, słodziutka słomcia. I wymieszajmy sobie to. Śmieszne, bo w sumie tworzymy własną zabawkę i robimy z nią dosłownie co chcemy. Ja wcale nie musiałam dodać tych kostek lodu, ale chciałam. Jeżeli wy nie chcecie, no to nie musicie. I to jest właśnie ekstra. Powiem wam szczerze, że jest to fajne. Robimy swój własny słodycz, danie, napój. Żeby było ciekawiej, to znalazłam na Instagramie kobietkę, która robi z tych rzeczy magnesy. Tutaj wam gdzieś wstawię nagranie takiego screena, że ona po prostu ma całą lodówkę, słuchajcie, magnesów właśnie w tym. No ja się nią oczywiście zainspiruję, bo to jest ekstra, żeby robić z tego magnesy. Zostało mi chyba jeszcze trochę tego napoju. Sobie dolejemy. Oczywiście to nie jest dosłownie napój. To jest akurat, z tego co wiem, żywica. I po prostu zaraz sobie ją utwardzimy za pomocą lampki UV. Dobra, chyba wygląda to ok. Możemy dać jeszcze naszymi szczypcami. Oj. Możemy dać naszymi szczypcami jeszcze kostkę lodu na wierzch. O. Satisfaction. Pamiętajcie, to nie jest do jedzenia. Oni tu zaznaczyli, że tego się nie je. 100% sok pomarańczowy. To jest takie urocze. No dobra. To zamykajmy nasz napój. Chyba mi się podoba. Czy sobie go obejrzę z bliska? Tak, jest git. Szkoda, że nie dali żadnych pomarańczy na wierzch. Mógłby nawet tę kluzę miał dać. Okej. Okay. No i jest git. Zakręćmy sobie nasz napój, żeby on się nie wylał. Jakaś tam jeszcze resztka została. Dobra. Dajcie znać, jeżeli robiliście coś takiego, po co do jasnego grzyba to jest. Czy może mi ktoś napisać to w komentarzu, po co to jest? Ja wiem, że to pasuje tutaj, ale co, możemy sobie to jakoś powiesić? Bo nie rozumiem. Możecie napisać, ta przezroczysta kulka jest do... Napiszcie mi, bo ja serio nie mam pojęcia, po co to jest, żeby to zamknąć, no ale to i tak co z tego, że ja to zamknę, skoro to są jeszcze dwie kuleczki, dwie takie dziurki. Może coś wymyśliliście sami i jakoś macie z tego użytek. Dobra. No i mamy dwa napoje, tylko jednego trzeba jeszcze przygotować naszą lampką. Ogólnie fajna sprawa. Bardzo fajna. Tylko fajnie, wiecie, jest wylosować coś konkretnego, a nie znowu napoje. Ciekawe, czy jest tak jak z Kinder niespodzianką, czyli mamy kod kreskowy i już wiemy, co będzie właśnie w danej zabawce. Jeżeli mamy taki konkretny kod kreskowy. Myślę, że może być podobnie jak w jajkach. No i napój jest gotowy. Taki trochę nudny, ten jest fajniejszy. Ale trudno. Jeszcze będę robić, mam nadzieję, że wylosuję już coś fajniejszego. Mam nadzieję, że taki vlog wam się spodobał. Nie był on dobrze, za bardzo poukładany. Ale dobra, taki mam początek powrotu mojego do nagrywania. To jest niestety ostatni film w tym roku i z tego powodu chciałabym wam życzyć w nowym roku wymarzonej laleczki, jeżeli chcecie mieć wymarzoną swoją laleczkę. I sukcesów w szkole czy w pracy. I aby ten rok był lepszy niż ten poprzedni. Chyba że mieliście ten rok fajny. Ja taki pod koniec tego roku, no taki mój średni był ten rok. Ale wierzę w to i czuję, że będzie lepiej. Z każdym dniem jest lepiej. Mówię do was, jest lepiej. I idziemy po prostu do przodu. Czekam na 3 paczki. Jednej totalnie się nie spodziewacie. Ja też się nie spodziewałam, że wczoraj zrobię takie zamówienie. Sama do teraz nie jestem w stanie uwierzyć. Sama się sobie dziwię. Ale dobra. I jeszcze powiem wam w sekrecie, że planuję w nowym roku 2024 nową laleczkę. Przypomnę, że mam na sprzedaż kity. 2. Lottie i Zoe. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to linki w opisie. A jeszcze w sekrecie powiem wam w sekrecie. To już nie będzie sekret. Tak po cichu wam powiem, że to będzie lalka, wiecie, taka gumowa. Silikonowa. Takiej lalki jeszcze nigdy nie miałam i 2024 to będzie ten rok, w którym ją w końcu kupię. Nie wiem, czy to będzie cała lalka z silikonu, czy będzie 3/4, czy będzie tylko głowa. Wszystko zależy od artystek, z którymi zamierzam się skontaktować. I czy w ogóle będą chciały, żebym też im wysłała ciałko silikonowe do pomalowania, czy one będą wolały same, czy w ogóle może nie będą w ogóle zainteresowane w sumie reklamą, tak? Bo ja wam powiem, to jest... Tą lalkę zakupiłam od tej pani, zobaczcie jaka piękna. No to taka reklama, nie? Taka darmowa, bo trochę osób obejrzy ten film. Ale dobra, zobaczymy jak to się tam poukłada, potoczy. Na pewno lalka silikonowa to 2024, no to po prostu wleci tutaj na kanał. Nie wiem jeszcze jaka, zobaczymy. Dziękuję wam za obejrzenie i jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku. Pa!